Dzień dobry, Piotr Zębowski, witam Was bardzo serdecznie. To są Siatkarskie Ligi i kolejny program Jesteś Legendą, czyli program, w którym, jak wiecie, rozmawiamy z osobami Polskiej Ligi Siatkówki. Dziś osoba, o którą prosiliście, dziś osoba, którą chcieliście zobaczyć, chcieliście posłuchać, więc bardzo proszę, usiądźcie wygodnie, ustawcie głośniki, tak aby wszystko było dobrze słychać. Zaczynamy. Jest jedną ze złotych dziewczyn trenera Andrzeja Niemczyka. Dwukrotnie w swojej karierze reprezentacyjnej zdobywała złoty medal Mistrzostw Europy. W kadrze rozegrała 288 meczów. Jak tak popatrzeć na listę polskich siatkarek, które zagrały najwięcej w reprezentacji naszego kraju, to jest bardzo wysoko, na piątym miejscu. Piąta lokata. Jest mistrzynią Italii, mistrzynią Turcji, Azerbejdżanu, Chin. Co ciekawe, nigdy nie zdobyła złotego medalu Mistrzostw Polski. Ale to chyba wynikało z tego, że większość swojej klubowej kariery kontynuowała poza granicami naszego kraju, ale przez wiele, wiele lat również występowała w Polsce i swego czasu była jedną z największych gwiazd polskiej siatkówki. Teraz też jest jedną z największych gwiazd, tylko że już na takiej sportowej emeryturze, tak to można nazwać. Waszym i moim gościem jest Katarzyna Skowrońska. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, właśnie. Słuchajcie, od razu taka informacja dla Was wszystkich. Dzisiejszy program jest na żywo, więc jeżeli macie pytania do Katarzyny, to bardzo proszę, piszcie na czacie. No i jak będą fajne, to na pewno je przekażę tutaj i Katarzyna spróbuje odpowiedzieć. Tak się zastanawiałem, czy mówić do Ciebie Kasiu, czy Katarzyno, a może Ewo, bo masz na drugie Ewa. Ale tak sobie pomyślałem, mam do czynienia z piękną, dojrzałą kobietą, to nie będę mówić Kasiu, chociaż ja wiem, że większość osób do Ciebie mówi Kaśka, prawda? Kasia, Kasia, Kaśka, a ja będę mówić Katarzyna. Pozwolisz? Całkiem jak moja mama. Całkiem jak Twoja mama. Pozwalam, już dobrze. Wyrosłam. Lubię nawet. Powiedz, czy to jest prawda, że Ty kiedyś byłaś niezadowolona z tego imienia Katarzyna, że tak troszeczkę nie przypadło Ci do gustu, że wolałabyś być na przykład na pierwsze tą Ewą albo jeszcze jakoś inaczej mieć na imię? Wydaje mi się, że moje imię było dla mnie, jak byłam młodą dziewczyną, bardzo takie pospolite, takie polskie, pospolite, nic specjalnego. Chciałabym mieć na imię jakoś tak, no, rzadsze, bardziej wyszukane może, ale na dzień dzisiejszy, jako dojrzała kobieta, jestem z tego imienia bardzo zadowolona, aczkolwiek czasem grając, mieszkając za granicą, fajniej by było mieć na imię tak, żeby wszyscy mogli to ładnie i normalnie albo poprawnie po prostu wymawiać, nic więcej. Aha. No ale wiesz, mi to się zawsze kojarzy Catherine Deneuve, piękna kobieta. Zobacz, jak to pięknie brzmi, Catherine. Ale Katarzyna to nie Catherine. No wiesz, zależy po jakiemu mówimy, tak? Tak. Słuchaj, niewielu chyba wie o tym, że polska siatkówka, to, że grała i reprezentowała ten kraj w tej dyscyplinie sportu Katarzyna Skowrońska, to też trochę zasługa Twojego brata, prawda? Bo to tak się trochę od niego zaczęło chyba. Zdecydowanie. Ja się zakochałam w tej dyscyplinie poprzez fakt, że chodziłam na treningi do mojego brata, jak byłam jeszcze małą dziewczynką i tam z trybun w MDK-u, w Miejskim Domu Kultury, gdzie mój brat wtedy trenował jako nastolatek. Z balkonu obserwowałam, jak on z zespołem sobie trenował. Później mój brat grał w lidze i jeździłam z rodzicami na mecze, kibicowałam. I uparłam się, że nie chcę grać w koszykówkę, tylko to ma być ta siatkówka, bo chciałam po prostu być taka, jak on. Jak on. I bardzo dobry wybór. Wszystko się zaczęło gdzieś tam w Warszawie, to Twoje miasto, Skra Warszawa, w latach 95-98. Tam sobie pogrywałaś. Tak w ogóle w internecie, jak się patrzy na opis Twojej kariery, no to już ta Skra Warszawa jest wpisana jako pierwszy klub w karierze seniorskiej. No ale to przecież nie byłaś seniorką jeszcze wtedy, prawda? Ty byłaś bardzo młodą dziewczyną, jak tam trafiłaś.
Tam była sekcja młodzieżowa. Ja tam zaczynałam swoje kroki jako młodziczka, później juniorka. Mhm. Potem odeszłam do szkoły mistrzostwa sportowego. No. W lidze, jak na parkietach ligowych, jako reprezentantka Skry, no nie miałam nigdy przyjemności występować, mhm. bo zaraz po szkole mistrzostwa sportowego trafiłam do innego klubu, ale tak jest potocznie przyjęte. To był mój klub, który mnie ukształtował, wychował jako młodą dziewczynę i później poszłam w świat. Miałaś do czynienia z Teofilem Czerwińskim, tak? Tak, to był mój pierwszy trener, świętej pamięci Teofil, i zawsze go będę wspominać fantastycznie, bo on mnie jako młodą dziewczynkę bardzo ukształtował i chociaż prowadził nasz zespół mocną ręką, to naprawdę dużo mi dało dorastając, bo byłam bardziej odporna psychicznie, zwłaszcza na wszelkie typu metody trenerskie. A to pan Teofil był taki twardy, wymagający, że już wtedy się uodporniłaś na jakieś takie sytuacje treningowe? Ja uważam, że on poprzez swoje doświadczenie i umiejętności był doskonałym trenerem, żeby pracować właśnie z młodzieżą. Mhm. Wybrał tą ścieżkę i kontynuował do końca swojego życia, dopóki tylko mógł, i wiedział doskonale. No wiadomo, na różne charaktery i na różne osoby się trafia. Jedną dziewczynkę pewnie może potraktował zbyt mocno, może czasami ktoś popłakał, no ale mnie od samego początku na mnie dobrze to działało, motywowało i ja to bardzo szanuję. Czyli trafił na taki dobry charakter, żeby nawet jak troszeczkę mocniej, to nic tam złego w psychice się nie wydarzy i nie będzie jakiegoś zniechęcenia. On miał to dobre wyczucie, żeby wiedzieć, jak troszeczkę poznał na treningach, na zajęciach już swoje zawodniczki, to wiedział, jak zresztą każdy dobry szkoleniowiec powinien mieć to wyczucie i takie rozpoznanie, kogo można przycisnąć, kogo trzeba pogłaskać, i Teofil miał to coś. Miał to coś. I to jest właśnie kluczem później do jakiegoś sukcesu. Słuchaj, jak wspomniałeś o tym SMS-ie Sosnowiec, tam trafiłaś w wieku 15 lat. W tamtym czasie też zdobyłaś swój pierwszy złoty medal, prawda? Mistrzostw Europy kadetek, tak? Mhm. Dobrze to pamiętam, 99 rok. I powiedz mi, kto zdecydował, że ty będziesz środkową? No bo to chyba w tamtym czasie cię tak ustawiono na pozycji środkowej bloku. Dobre pytanie. Ja tak naprawdę chyba nawet nie pamiętam, kto o tym zadecydował, bo ja do SMS-u przyszłam jako przyjmująca. No właśnie. Mój trener pierwszy, Teofil, zawsze byłam przyjmującą i przyjmowałam i po prostu ta lewa. I czasami atakowałam. I czasami atakowałam, tak. Zagrywałam, jakieś inne rzeczy robiłam. A w SMS-ie mnie przekwalifikowali na środek, bo tak mi się wydaje, z tego co pamiętam i dobrze kojarzę, to byłam wysoka, dosyć sprawna motorycznie, skoczna. I szybko się przemieszczałaś przy siatce? Wtedy w tej szkole, z racji tego, że my byłyśmy młodymi dziewczynami, w sensie taka plastelina do ulepienia, prosto do ukształtowania, to tak akurat się stało, że chyba był deficyt na tej pozycji. Nie byłam chętna od samego początku. No właśnie chciałem cię zapytać, czy ty byłaś z tego faktu zadowolona? Jak ty to przyjęłaś? No bo mogłoby ci się to nie spodobać, tak? Akurat pozycja środkowej bloku. Ja tak bardzo lubiłam treningi. W SMS-ie jeszcze były wszelakie ćwiczenia, jakieś doszkalające, gimnastyka, judo, basen, wszystko, żebyśmy były bardziej sprawne. Ja się po prostu dostosowałam i robiłam to, co mi wychodziło na daną chwilę, i tak pograłam trochę na tym środku. No, pograłaś, ale to chyba największe takie sukcesy. To już atak. To zależy, co dla kogo jest sukcesem. Ja uważam, że każdy medal jest sukcesem, tak? Dla sportowca, i na każdy trzeba ciężko pracować, żeby go wygrać w naszej dyscyplinie. Ja nie wiem, co jest największym, co najmniejszym. Ja każdy cenię. Teraz z perspektywy mojej sytuacji na emeryturze bardzo sobie to cenię. Bardzo dobrze wyglądasz jak na emerytkę, powiem ci szczerze. Dziękuję. Słuchaj, ale to tak z tych twoich medali, chociażby patrząc na te medale w reprezentacji, bardziej cenisz sobie to pierwsze złoto Mistrzostwa Europy w 2003 roku zdobyte, czy to drugie złoto, kiedy już była powtórka, była obrona tytułu?
spotkałam się już z tym pytaniem, nic nie umniejszając, aczkolwiek wszyscy są tego ciekawi. Wydaje mi się, że pierwsze złoto to była taka ogromna niespodzianka dla nas. Mhm. Drugie było trudniejsze, może dzięki temu smakuje lepiej, tak odpowiadając na pytanie, zanim pójdę zupełnie w drugą stronę, bo dużo ciężej, dużo trudniej jest udowodnić, że się jest wciąż aktualnym mistrzem, bo każdy chce pobić mistrza. I nam wtedy na tych mistrzostwach Europy bardzo chciano odebrać tytuł i udowodnić, że to nasze złoto to była jakaś pomyłka, niespodzianka. Przypadek. Przypadek, więc bardzo się cieszę z tego drugiego zwycięstwa i tak mi się wydaje, że ono mnie bardzo ukształtowało. Ja byłam młodą dziewczyną i wszystkie drzwi się nagle zaczęły przede mną otwierać, więc no było dosyć istotnym momentem w moim życiu. Tak jak już mówimy o tych sukcesach i medalach, no nie zawsze w Twojej karierze i w większości ludzi, sportowców jest tak, że się tylko odnosi sukcesy, prawda? Ponosi się też dużo porażek. Ja mam takie wrażenie, że ta Twoja grupa, Twoje pokolenie tych właśnie złotek Andrzeja Niemczyka, że miała dotrzeć do Igrzysk Olimpijskich i na Igrzyskach Olimpijskich coś zawojować, prawda? Zagrałaś na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, ale tam się nie za wiele udało wygrać. Tak jak dzisiaj z perspektywy czasu patrzysz na to, to wiesz dlaczego ten wynik był taki słaby? No możemy przypomnieć, że nie wyszłyście z grupy i wygrałyście tylko mecz z Wenezuelą, tak? Dobrze przegrałyśmy pamiętam? Ze Stanami, przegrałyśmy z Kubą, z Japonią, tak. To takie dosyć złożone dla mnie, żeby przepraszam, odpowiedzieć. Że tak przeskakuję z sukcesów na ten, ale ten wszystkim program jest też o tym, wiesz, żeby powiedzieć ludziom, że nie zawsze jest łatwo i przyjemnie. Ja uważam, że to tak naprawdę nie zwycięstwa kształtują sportowców, co porażki, bo zwycięstwa dodają nam skrzydeł, a porażki zmuszają nas do analizy, dlaczego tak się dzieje i co poprawić, żeby być lepszym i żeby następnym razem wygrać. Wydaje mi się, że to by była taka wiśnia na torcie, gdybyśmy my w tamtych czasach, jadąc do Pekinu, coś ugrały więcej. Jestem przekonana, nawet z perspektywy upływu tego czasu, że było nas stać na więcej. No paczkę miałyście rewelacyjną. Wydaje mi się, że miało na to dużo czynników ogromny wpływ, jakieś kontuzje. A pan trener Marco Bonita? Bo tutaj nawet, wiesz, już bardzo dużo pytań jest, za chwilę do nich się odniesiemy. Ale właśnie były też pytania dotyczące jakby osoby trenera, tak? Czym się charakteryzuje dobry trener? Czy ja powiem tak, odpowiadając, ja zawsze reaguję trochę nerwowo na to, na imię i nazwisko, pomimo tego, że się, jak gdzieś się spotykamy we Włoszech albo na... To mówicie buongiorno, tak? To witamy się, ale to nie jest człowiek, z którym miałabym ochotę pójść na pizzę czy na kawę i porozmawiać, bo pomimo tego, że byliśmy razem na tych igrzyskach, to ja zbyt dużo z nim nie rozmawiałam, co po prostu realizowałam założenia, które jako trener on mi dawał, bo w tamtych czasach doszło do dość nieprzyjemnego incydentu, bo zostałam usunięta z reprezentacji za to, że po pogrzebie Agaty Mróz nie poszłam na kolację razem z zespołem, bo po prostu chciałam być w pokoju i się wypłakać, a on z racji tego, że chyba nie do końca jeszcze był z nami na tyle blisko, albo nie chciał zrozumieć, albo chciał zmusić mnie do tego, żebym ja była w takiej chwili z zespołem, bo to dobrze robi. Dyscyplinarnie mnie chciał usunąć z tego zespołu i ja mówię, poszłam do władz związku i powiedziałam, jaka jest sytuacja. No niestety nie przeprosił, a mówię, my jesteśmy tylko ludźmi i czasami jedno magiczne słowo naprawia wszystko, on do niego nie był zdolny wtedy, ale mi tak bardzo zależało na tych igrzyskach, że pomimo tego, że nie do końca było mi miło widując go na każdych posiłkach i na treningach, to ja mówię, ja już byłam profesjonalistką, ja chciałam po prostu osiągnąć sukces, więc nie zawsze musimy się kochać i przyjaźnić, fajnie by było, gdybyśmy się szanowali, wtedy tak nie było. Ale mimo tego uważam, że to jest bardzo dobry trener. On dużo wniósł do tej reprezentacji, dużo dobrego zrobił, ustawił nas taktycznie. Treningi były wtedy, jak nastąpiła taka zmiana, one naprawdę były
rozwijające. Dużo dziewczyn się nauczyło trochę włoskiej siatkówki, zobaczyło, jak to może wszystko działać, więc pomimo tego, że ten zespół wtedy nie osiągnął tego sukcesu i to jest jakaś wielka, mówię, jest to jakiś, ja wróciłam do Polski rozbita, niezadowolona, z niedosytem, ale i tak największym były kolejne nieudane, nieudolne próby kwalifikacji do następnych igrzysk, bo uważam, że my z tymi zespołami, które miałyśmy, powinnyśmy być na trzech, a byłyśmy tylko na jednych. No właśnie, ale wiesz co, tutaj rozmawiałem z różnymi osobami w Jesteś Legendą i niektórzy nawet nie mieli okazji zagrać na igrzyskach olimpijskich, a to jest takie marzenie chyba wszystkich sportowców, żeby w ogóle w tej imprezie wziąć udział. A myślałaś o tym, że być może na tych igrzyskach wtedy w Pekinie wam nie poszło najlepiej, dlatego że to właśnie dla tych wszystkich dziewczyn, dla twoich koleżanek i pozostałych kadrowiczek były to pierwsze igrzyska w karierze, że to było wszystko takie nowe i pewno chodziłyście z szeroko otwartymi oczami i wszystko chłonęłyście, prawda? I to też chyba nie jest takie łatwe, żeby się skupić na konkretnym zadaniu i gdzieś tam niektóre elementy uciekają na bok, no bo tyle jest się chaos, dzieje. Oczywiście jest chaos, bo to jest jakieś marzenie, jedziesz na olimpiadę, na igrzyska, wioska, inni sportowcy, wszystkie narodowości. Ja z perspektywy czasu nawet powiem tak, ja żałuję, że ja właśnie nie użyłam więcej, bo ja byłam bardzo skoncentrowana. No tak, ale to wiesz, to dzisiaj możesz tak powiedzieć, tak? Bo wiesz, jak to się skończyło. Tak, dlatego mówię, że tak było. Co to by się co działo, kto inny robił, więcej? O której godzinie, to nie wiem, ja pamiętam jakieś takie sytuacje, że napompowałam rękawiczkę od fizjoterapeuty wodą, zakręciłam na supełek i wyrzuciłam z balkonu, żeby co jedna czy druga koleżanka już wróciła do pokoju, bo jutro rano jest mecz. A kogo trafiłaś? Nikogo nie trafiłam. Nikogo? Czy to tajemnica? Nie, nie ma co zdradzać. Nie ma co zdradzać. No ale zagrałaś na tych igrzyskach. Tak czy siak, byłyście na igrzyskach. Nadzieje były duże i dotyczyły nie tylko was, ale także przecież siatkarzy. I tu się nie udało, i tu się nie udało, chociaż chłopcy troszeczkę tam dalej jakby zaszli w tym turnieju. No dobrze, spójrzmy. Ech, jak ty to robisz, że tak cudnie zawsze wyglądasz. No ten temat twojej urody musiał się pojawić. Pewno ty jesteś do tego przyzwyczajona i może nawet masz dosyć, jak ktoś na to zwraca uwagę, jak ty właśnie do takich spraw podchodzisz, jak ci ktoś mówi, że jesteś piękną kobietą, że cudownie wyglądasz. Jak byłam młodsza, to zawsze się rumieniłam, czerwieniłam, nie wiedziałam, co mam powiedzieć, jak się zachować. Tak naprawdę nauczyłam się. Bardzo zawsze jest mi miło. Nauczyłam się przyjmować komplementy. Uważam, że to jest cenna cecha, w sensie tak, żeby już się nie rumienić, nie wstydzić. Jest mi miło, zawsze jest mi miło. Bo teraz chyba zawsze będzie. Jesteś tak pięknie opalona, że nawet jakbyś się zarumieniła, to by nie było tego widać. Ja myślę, że to ten podkład, tam pani, która mnie tutaj poprawiała przed nagraniem, się spisała na metę. Wiesz co, powiem ci szczerze, że nawet jak ostatnio w okresie świątecznym spotkałem się ze swoim przyjacielem, jak się dowiedział, że Katarzyna Skowrońska będzie gościem w Jesteś Legendą, to zaproponował, że przyjdzie tutaj i będzie taką osobą, która będzie dolewać ci wody, będzie takim wodziankiem, bo po prostu chciał być bliżej, żeby zobaczyć ciebie na żywo. Więc ja bardzo dobrze rozumiem reakcję ludzi. I tak chciałem cię zapytać, czy ty uważasz siebie za piękną kobietę? Ty, Kasia, Katarzyna Skowrońska, czy uważasz się za piękną kobietę? Bo nie zawsze kobiety tak siebie oceniają. Czasami mają z tym problemy. Uważam, że jestem atrakcyjna. Fajna, atrakcyjna babka. Normalna. Akceptuję siebie. Nie jestem idealna. Uważam, że jest mnóstwo piękniejszych, bardziej atrakcyjnych kobiet, rozglądając się dookoła na całym świecie. To też te moje podróże i wszystkie doświadczenia. Ale wydaje mi się, że to nie jest ważne. Najważniejsze siebie lubić,
siebie akceptować, nie niszczyć się za niedoskonałości. Mhm. Że jestem zadowolona, że siebie akceptuję, pomimo niedoskonałości. Powiem ci, że ja nie znam kobiety, która by powiedziała, że wszystko jej pasuje i każda znajdzie coś tam u siebie, jakiś taki niedostatek urody. Ale wiesz, co mi się jeszcze przypomina? Taka sytuacja, w którym ty klubie grałaś z Jacqueline? To było we Włoszech. Z Gabolini Pesaro. Tak. Tam, i gdzie, w Barueri. Tam, gdzie osiągałaś te największe swoje sukcesy klubowe. I wtedy w ogóle mówiono, że Pesaro to taka najpiękniejsza ekipa siatkarska. No bo jest Skowrońska, jest Jacqueline i inne dziewczyny. I faktycznie dużo się o tym mówiło. Nawet niektórzy twierdzili, że jakby tak drużyna przynajmniej w jakiejś części wyszła na wybiegu na wybory Miss, to byłyby duże szanse, żeby coś tam osiągnąć w takiej rywalizacji. Ale oczywiście najbardziej cenione było to, co prezentujecie na boisku i te wasze umiejętności. Spoglądam na jakieś pytanie. W czym tkwi sekret sukcesów w drużynach, w których pani grała, tak? No to taki szeroki temat. Ciężko bardzo chyba. Ciekawe. Dziękuję za pytanie. W czym tkwi sekret? No sekretów się podobno nie zdradza, ale generalnie jeżeli chodzi o sporty zespołowe, to wydaje mi się, że kolektyw jest najważniejszy. Kolektyw, grupa, dobrze skonstruowany zespół na każdej pozycji, porozumienie na linii zawodniczki, trener. Uważam, że bardzo ważny jest również cały staw, często niewspominany, niedoceniany, statystycy, fizjoterapeuci, lekarze, bo na sukces takiego zespołu składa się bardzo dużo czynników i jak wszystko jest jak należy, to ja mam tu trochę szczęścia i sukces gwarantowany. Wtedy macie spokojną głowę i można się skupić na grze, wtedy na można trenowanie. Się skupić na pracy, dobrze się przygotowywać, wszystko jest idealnie, ale też to nie świadczy o tym, że osiągniemy sukces, bo trzeba mieć też szczęście. No właśnie, chyba wam, miałyście trochę szczęścia, a później chyba trochę zabrakło. Mówię tutaj o tym, jak już z SMS-u trafiłaś do takiego zespołu AZS AWF Danter Poznań. Mhm. Powiem ci szczerze, że sobie jak tak szykowałem się do rozmowy z tobą, to nagle uświadomiłem, że ja już trochę zapomniałem o tym, że kiedyś w Poznaniu była drużyna żeńska i to tak grająca w siatkówkę, która walczyła o medale. I wy tak, w pierwszym sezonie wywalczyłyście awans do Serii A, bo to wtedy była Seria A, prawda? I Seria B, a w drugim sezonie już był srebrny medal Mistrzostw Polski. Złoto zdobył BKS Stal Bielsko-Biała. Dużo zabrakło do tego złota? Ja pamiętam, że to były bardzo ciekawe playoffy dla nas wtedy. Miałyśmy bardzo fajny zespół. O tam Małgorzata Niemczyk, Katarzyna Zubę, Beata Strządała, Olga Owczynikowa na rozegraniu, Kasia Styskal na libero. Miałyśmy bardzo fajny zespół. Dodatkowo poprzez problemy, które nasz zespół posiadał, czyli problemy finansowe, miałyśmy pewne prawo do tego, żeby nie kontynuować, a jednak te problemy nas zbliżyły i grałyśmy do samego końca. Wydaje mi się, że dużo nam nie zabrakło, ale wtedy BKS był lepszy i dlatego podniósł puchar. No, tam też była taka mocna ekipa, prawda? Wiele reprezentantek naszego kraju. Potem pojawiłaś się w Pile. Nafta Gaz Piła 2003-2005. I wiesz co, i tak patrzę, brązowy medal Mistrzostw Polski w 2005 roku stał się twoim udziałem. I na pewno byłaś ściągana tam do Piły, no jako taka osoba, która ma tutaj poprowadzić zespół do tego złota, tak mi się przynajmniej wydaje, bo Nafta, wcześniej jak popatrzeć na historię, to już tam seryjnie chyba 3 czy 4 razy z rzędu zdobyła tytuł Mistrza Polski, tak? Później było jakieś tam zachwianie, no i Katarzyna Skowrońska przychodzi do Piły. Było kilka fajnych dziewczyn. Roman Murdza był, a potem chyba Adam Grabowski trenerem. Tak znalazłem. Katarzyna Skorupa na rozegraniu. Dobrze ci znana przecież. Twoja przyjaciółka? Do dziś, tak jest. No to zaraz porozmawiamy o tych przyjaźniach. Joanna Mirek, Klaudia Kaczorowska, Lena Dziękiewicz, Milena Rozner. Świetna drużyna. No i znowu czegoś tam zabrakło. No. Czegoś zabrakło.
Tak, no coś z tego, co wymieniłam wcześniej, musiało nie być, musiało nie być idealne. Ale nie wiesz co. No, czy nie chcesz powiedzieć? Ja tak naprawdę nie pamiętam, co tam tak co tak zaważyło na tym, żeby na przykład nie przejść w tych playoffach do fazy tej finałowej, tylko grać o ten brąz. Naprawdę nie pamiętam, bo ja tych sezonów swoich w życiu zagrałam wiele. To są mi tak świetne kluby, które wymieniasz, fenomenalne doświadczenia dla mnie. Moje pierwsze jako takiej dojrzałej, dorosłej już w jakiś tam sposób, wciąż młodej, ale dorosłej już zawodniczki po SMS-ie, bo ja się ograłam w Polsce i jak tylko nadarzyła się okazja, to wyjechałam do Włoch i bardzo się cieszę, że miałam okazję grać właśnie w dobrych klubach, na dobrym poziomie w Polsce, żeby już jako bardziej ukształtowana, ograna zawodniczka pojechać do Włoch i nie utonąć tam od razu, tylko po prostu robić swoje. No i właśnie w 2005 roku była twoja pierwsza wyprawa do słonecznej Italii, Vicenza. Siódme miejsce we włoskiej Serie A. Trenerką znalazłem Manuela Benelli. No i tak... A, i na rozegraniu tam była Madzia Śliwa chyba, tak? Tak jest. Łatwiej było troszeczkę? Zdecydowanie. Dzięki Madzi? Na początku. Jestem do dziś Magdzie bardzo wdzięczna za to, że mnie wprowadziła na włoskie parkiety. To było duże ułatwienie dla mnie, bo ja pomimo już wiedziałam, że wyjeżdżam do Włoch, to mało się uczyłam włoskiego. Cały czas jakaś trochę lekko zmęczona po reprezentacji. Więc tak sobie nie zdawałam sprawy, że wypadałoby się nauczyć już paru zwrotów i byłoby mi dużo łatwiej. Madzia mi wtedy bardzo dużo pomogła i było mi raźniej. Musiałaś rywalizować, bo ty wtedy już na ataku grałaś, tak, prawda? Poszłam, tak, poszłam, podpisałam byłaś... kontrakt jako atakująca i od tamtej pory już nigdy nie wróciłam na środek. To był taki przełom. Sania Starowicz, tam była taka serbska siatkarka, która też była atakującą, więc z nią chyba musiałaś tam jakoś sobie poradzić w tej rywalizacji o miano tej szóstkowej zawodniczki, ale to są też takie lata, Katarzyno, dla ciebie już, kiedy ty byłaś no, gwiazdą właściwie polskiej siatkówki, bo no, jak grasz w Vicenzie 2005-2006, no to już jesteś dwukrotną złotą medalistką Mistrzostw Europy, więc musimy tak troszeczkę jeszcze do tej kadry uderzyć, do tych sukcesów. Wiadomo, że o Andrzeju Niemczyku już się powiedziało no tak dużo, że nie wiadomo, czy można jeszcze coś dodać. Ale kiedy tutaj zapraszałem Małgorzatę Glinkę czy Dorotę Świeniewicz, to tak prosiłem też, żeby powiedziała krótko, żeby powiedziały krótko chociaż, w czym pomógł albo co im dał Andrzej Niemczyk na tej drodze rozwoju kariery siatkarskiej, bo właściwie każda jakaś tam jego podopieczna, pomijając te jego cechy charakteru, trudny charakter i to, że on był bardzo kontrowersyjny, no to jednak coś mu tam zawdzięcza i zawsze to podkreślają. No to ciebie też o to chcę zapytać, jak ty wspominasz Andrzeja Niemczyka. Trudni ludzie, ciekawi ludzie, trudne charaktery, ciekawe doświadczenia i ja tak zawsze będę wspominać Andrzeja, chociaż miałam ich kilka... Miałam kilka trudnych doświadczeń z Andrzejem, ale mimo wszystko uważam go za fenomenalnego trenera, bo on jako pierwszy, zanim ja wyjechałam na podbijać włoskie parkiety, będąc moim koordynatorem w Poznaniu i później w Pile również się pojawiał jako koordynator w niektórych kluczowych momentach, żeby wesprzeć i pomóc, to był to człowiek, który dla mnie wtedy wprowadzał rewolucję, bo pokazał, jak można ćwiczyć na siłowni i jak można robić, transformować trening siłowy, że trzeba się nauczyć od nowa grać w siatkówkę, bo ten mięsień jest taki ociężały po treningu, że z tą piłką to tak nie jest taki skory do pracy. Pokazał, że nie trzeba starymi metodami biegać po górach, pływać na kajakach, robić rzeczy, które w żaden sposób nie są nam potrzebne do siatkówki w takim wysiłku, przy takim czy nie innym zakwaszeniu mięśniowym. No on po prostu wtedy miał już inną wiedzę, bo pracował w innych klubach i doświadczenie miał inne, jak gdyby nie z Polski. My dopiero raczkowaliśmy na tym etapie, to nie były czasy, kiedy byli, teraz każdy jest od czegoś,
trener od przygotowania, statystyk, no wtedy to wszystko raczkowało i tak naprawdę trener musiał robić wszystko i układać trening siłowy i taktyczny z siatkówki sam. I Andrzej to zaczął wprowadzać, ale myślę, że największą i najbardziej ciekawą rzeczą, jakiej się nauczyłam od niego jako młoda dziewczyna, pomijając wszystkie aspekty siatkarskie, wskazówki taktyczne, techniczne, to przełomem było dla mnie to, że pokazał, że tak naprawdę sportowiec też człowiek i że jest miejsce na to, żeby pomimo, iż jesteś reprezentantką Polski i skoszarowana po klubie prosto na kadrę, jest czas i miejsce dla rodziny, można mieć pupila, żeby nasze warunki były tam jak najbardziej przybliżone do tych, które mamy na co dzień w klubach, jak mamy podpisane kontrakty. No i to po prostu było dla mnie, to była dla mnie rewolucja, ja zawsze tępiona, pokazywana jak gdyby, że robię wszystko źle, bo jestem niezależna, bo mam silny charakter, czarna owca. A kto cię tak tępi? Wiele miałam, że można, że nie trzeba być grzecznym, miłym, tylko przytakiwać, nie mieć własnego zdania. Ja myślę, że Andrzej wtedy też zobaczył to we mnie i nigdy tego nie piętnował i nie traktował jako wada, tylko wziął jako moją ogromną zaletę i dzięki temu był ten feeling. No, Andrzej Niemczyk to była, tak jak powiedziałem, kontrowersyjna postać, ale no, przy tych swoich jakichś tam wadach no, miał też bardzo dużo zalet i fajnie, że o tym wspomniałaś. Tu jeszcze, wiesz co, szkolenie, jak wyglądało szkolenie młodych zawodniczek kiedyś i dlaczego praktycznie nikt z młodego pokolenia nie przeskoczył poziomu sportowego złotek? Jak wyglądało to szkolenie? Kiedyś. Czy ono się różniło od tego, co nastąpiło potem? Jak wygląda? Pytanie, jak wygląda teraz szkolenie młodych i dlaczego nie mogą dojść do tego, żeby osiągnąć podobne sukcesy. Na to jest dużo czynników się składa i trzeba mieć też dużo szczęścia, ale jak wyglądało? No, generalnie życie sportowca to jest dużo poświęceń i w dzisiejszych czasach trzeba wybrać. Nie trzeba wybrać się i szufladkować, ale też można się zastanowić nad tym, co chcemy w życiu osiągnąć, ile, czy ja wybrałam wtedy, że nie mam znajomości na podwórku, albo nie wiem, opuszczam Warszawę, wyjeżdżam do szkoły, poświęcam się temu. Ja już wtedy wiedziałam w skrzeże, jak chcę grać w siatkówkę. Jak wjechałam do SMS-u, to się tylko utwierdziłam i tak naprawdę nie miałam czasu na przyjaźnie, na jakieś takie pozasportowe, poza tymi, które nabyłam podczas grania w danych konkretnych miejscach. I szkolenie jak wygląda? No każdy trener ma swoje metody. A to nie jest tak, że musi się trafić fajne pokolenie? Bo jak ja popatrzę na przykład na te twoje koleżanki z czasów SMS-u, Izabełcik, Ola Jagiełło, Agata Mróz, Sylwia Pycia, Anna Witczak, Milena Sadurek później dołączyła. Mnóstwo zawodniczek, które później stanowiło siłę reprezentacji też, prawda? Wydaje mi się, że to pokolenie wszystkich tych klas, które były wtedy tam skumulowane w tej szkole, jak ja przyszłam, to część odeszła, ale generalnie te roczniki, tam te 6 lat jedno po drugim, to były zawodniczki, które później stanowiły w ogóle o sile, nie tylko reprezentacji, ale też na parkietach ligowych przez wiele, wiele lat. Były liderkami swoich drużyn. Dlatego ja uważam, że ja miałam bardzo dobrych szkoleniowców na etapie młodzieżowym, bo wyciągnęłam i nauczyłam się bardzo dużo i bardzo to sobie cenię. Tutaj Don Mateo zadaje pytanie, jaka jest różnica w kwestii podejścia dzisiejszej zawodniczki w przeciwieństwie do wcześniejszych w czasach reprezentacji ogólnie, jak może coś, co się pani rzuca w oczy. Muszę to sama przeczytać. Przeczytaj, bo ja tak... Jaka jest różnica w kwestii podejścia dzisiejszej zawodniczki w przeciwieństwie do No do tych wcześniejszych czasów, tak? Które ty pamiętasz. No cóż, ja jestem szczery człowiek. Jaka jest różnica? Jedziemy.
Mi się nie podoba, jakie jest podejście w dzisiejszych czasach. Spotkałam się z tym w Brazylii na koniec swojej kariery, kiedy już była ogromna różnica w sensie, no ja byłam dużo starsza od moich koleżanek, z którymi grałam, nie wszystkich, ale też miałam styczność z dziewczynami, które miały 15 lat, 16, 17, 20, a byłam już bardzo dojrzałą siatkarką. No jest różnica, bo doszły technologie, internet, dużo rzeczy nas rozprasza, media społecznościowe. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale trzeba znać granice i trzeba wiedzieć, czego się pragnie. Ja uważam, że teraz w połączeniu ze wszystkim można dalej fajnie funkcjonować, osiągać sukcesy, ale głównym moim problemem w styczności z tymi rocznikami to jest to, że te osoby młode są roszczeniowe. Mi nie wszystko przyszło łatwo. W czasach, kiedy byłam bardzo młodą dziewczyną, ja musiałam naprawdę długo czekać, żeby rodzice mi kupili tą pierwszą parę butów do grania w siatkówkę. I ja te buty, to był po prostu święty graal w domu. Były rzeszczone, one mi służyły bardzo dużo. Dzisiaj mamy wszystko. Mamy technologię, mamy super systemy, buty, sprzęt, indywidualne kontrakty. Bardzo dobrze. Z tego wszystkiego trzeba po prostu korzystać, bo to daje ogromne możliwości. Ale jeżeli jesteśmy roszczeniowi, twierdząc, że dam na sobie przykład. Jak ja bym powiedziała, ja jestem młoda, perspektywiczna, to ja jestem przyszłością i to ja powinnam grać, to ja z takim nastawieniem nic bym nie osiągnęła. Bo ja byłam młoda, perspektywiczna, nigdy tego nie mówiłam, bo ja zawsze szanowałam, patrzyłam się na moje koleżanki po prostu jak na ogromny przykład, dzięki temu może tak dużo się od nich nauczyłam. Jakby mi kazały nosić buty czy worek z piłkami za nimi, to pewnie bym to robiła. Nigdy tak się nie stało, ale jakby tak było, to pewnie tak bym robiła. A teraz po prostu najfajniej by było, gdybyśmy wpisali w umowę w klubie, w kontrakt w klubie, że musimy mieć zagwarantowane miejsce w szóstce, bo jestem młoda i perspektywiczna i mi się należy. A prawda jest taka, że to trzeba naprawdę ciężko pracować i dużo, i wytrwale, i uparcie, żeby coś osiągnąć. Ja tak robiłam i dzięki temu miałam ogromną satysfakcję, a widzę teraz, że ja nie mówię, ja nie chcę wkładać wszystkich sportowców z naszej... Ja mówię siatkarek, prawda? Tak. Ale ja nie mówię o Polkach, ja nie mówię o Brazylijkach czy o Włoszkach, ale mówię generalnie, ogólnie, nie wkładając wszystkich do jednego worka, że trochę więcej pokory i ciężkiej pracy, bo nie możemy być roszczeniowi. W niektórych przypadkach możemy poprosić o coś, co generalnie no, powinno być, a jak czegoś nie ma, to wiadomo. Ale mi chodzi o takie podejście stricte do dyscypliny. Ciężka praca i ja z takiego założenia całe życie wychodziłam i no jestem dumna, a nie widzę tego teraz u wszystkich osób. Częściej słyszę, widzę i mam styczność z rzeczami tego gatunku i może dlatego jest ta różnica. No jak ktoś mówi, że coś mu się należy, to jest chyba w błędzie, bo tak naprawdę to nic nikomu się nie należy, prawda? Może niektórym się wydaje, że im się należy, albo tak zostali wychowani. Nie mam pojęcia, z czego to się bierze, bo ja zostałam wychowana, albo po prostu zawsze byłam, tak jak wcześniej nadmieniłam, ciężko pracowałam i musiałam pracować razy dwa, żeby moje doświadczone koleżanki musiały, żeby ustąpiły mi miejsca w zespole, to ja musiałam pokazać, że jestem dużo lepsza. Że nie dlatego, że byłam młodsza, bo one grały wtedy, bo były lepsze. Ja, żeby dojść do tego momentu, musiałam udowodnić, że jestem lepsza i utrzymać to miejsce w zespole. Nie dlatego je miałam, bo ich za rok już nie będzie, czy ich za dwa lata nie będzie, bo to ja byłam wtedy przyszłością. Absolutnie nie z takim podejściem. Na wszystko jest czas i miejsce, tak mi się wydaje. Można nawet chyba myśleć, że coś mi się należy, ale tak jak mówisz, trzeba to zachować dla siebie i ciężko pracować i czekać, aż przyjdzie ten moment. No bo jak się tak otwarcie powie, że teraz ja, a te starsze koleżanki mają być przesunięte na boczny tor, no to się robi kwas i nic z tego dobrego pewno nie wynika. Tu jedno z pytań było takich, z jaką zawodniczką grało się pani najlepiej i dlaczego? To ja tak od razu bym nawiązał, że z jaką rozgrywającą, a ponieważ gdzieś tam znalazłem informację, że ty z Kasią Skorupą się przyjaźnisz, z Joasią Wołosz, to tak od razu mi przyszło do głowy, to ciekawe te wybory takie przyjaźni z rozgrywającymi.
No, a ty grając na pozycji atakującej, to żyjesz z tego, jaką piłkę dostaniesz, prawda? W tym duecie to bardzo potrzebne, ale nie, żeby to była moja interesowność, że zawsze się przyjaźniesz rozgrywającą, żeby mieć lepiej, ale wygodniej. Ale tak się złożyło. Tak się złożyło, tak się może złożyło. Tak akurat wyszło. Ja nie umiem wskazać najlepszej rozgrywającej, z którą grałam. Mogę wymienić i powiedzieć, że w ogóle ja miałam mnóstwo szczęścia, ale też mogłam wybierać. Ja chcę grać z tą, ale wiedziałam po prostu, kto ma już podpisany kontrakt, wiedziałam, do którego teamu dołączę, w którym sezonie i jak gdyby miałam na to, mogłam podjąć tą decyzję. No właśnie, wyjaśnijmy tutaj, że ty byłaś w dobrej sytuacji, bo kiedy zastanawiałaś się na przykład, z kim podpisać to rozgrywająca kontrakt, już była zakontraktowana. To już patrzyłaś, kto tam będzie na rozegraniu, czy to jest osoba, z którą ty znajdziesz jakąś nić porozumienia, tak? Ja nigdy nie podpisywałam cyrografów, bo to zawsze jest niebezpieczne. A jeżeli wiemy, albo jeżeli wiemy, co, z kim nam przyjdzie grać. Zresztą to tak działa, że zespoły są konstruowane w określony sposób i wiemy, z kim będziemy grać, na jakich pozycjach, kto jest do którego modelu dobierany, kto podpisał, kto nie podpisał. No to jest nasze życie, to jest rok pracy w jakimś określonym miejscu. Niektórzy są przez większą część kariery, niektórzy, tak. To zależy od umowy. Ja się przyjaźnię z Kasią, z Jasią do dzisiaj i bardzo sobie cenię tą przyjaźń, bo jesteśmy ze sobą w bliskich relacjach. Miałam ogromne szczęście, że grałam w różnych miejscach na świecie z fenomenalnymi rozgrywającymi. One obie często pytają, kto był najlepszą albo z kim ci się najlepiej grało, ale ja nie mogę, nie wymienić Magdy Śliwy, którą bardzo szanuję jako rozgrywającą. Nie mogę zapomnieć o brazylijskiej Fofao, która ma moim zdaniem złote ręce i piękny, i genialny umysł i po prostu to, w jaki sposób ona zarządza zespołem i dostaje swobodę od trenera. To było połączenie i talentu, i dojrzałości, i ciężkiej pracy. Od każdej się czegoś nauczyłam. Nie mogę powiedzieć, że Francesca Ferretti albo Eleonora Lobianco, nie mogę powiedzieć, która. W ogóle... Czy jest coś takiego jak najlepsza rozgrywająca na świecie, bądź najlepsza atakująca? Kibice zawsze oczywiście, o tym rozmawiają, a ja tak? uważam, że każdy jest na swój sposób indywidualnością, że ciężko jest wskazać najlepszą siatkarkę, najlepszego siatkarza na danej pozycji, czy generalnie, albo nie wiem, dostają piłkarze złote piłki. Jest rzecz umowna. Oczywiście, że właśnie to jest umowna. A ja nie kategoryzowałam nigdy dziewczyn na moich rozgrywających jako ta lepsza, ta gorsza. Bo tak naprawdę to ja z każdą z nich, ona bądź ja, musiałyśmy znaleźć porozumienie, żeby dobrze funkcjonować w zespole i żeby osiągać to, na czym nam zależało. Tak. Po tej Vicenzie była Novara, a potem właśnie Pesaro, prawda? 2008-2010. Słuchaj, przychodzisz do zespołu mistrzyń Italii, triumfatorek Pucharu Konfederacji, czyli tego Pucharu CEF, jak to się... Wcześniej w ataku, w poprzednim sezonie w Pesaro grała Sheila, doskonała brazylijska zawodniczka. No ale tam był trenerem twój ulubiony szkoleniowiec, twój ukochany, Zé Roberto. Lubimy się, to prawda. To nie było łatwe zadanie, bo wskoczyłam na pozycję, może tak, zaczęła się nowa era, kontynuacja zespołu, który odniósł ogromny sukces i trzeba było sprostać, udowodnić, że mówię, mistrza każdy chce zbić, tak? Tam jako, odeszłam z Nowary, z Asystelu, bo uwierzyłam w projekt Pesaro i po prostu taką decyzję podjęłam. Ale pięknie to powiedziałaś, Pesaro. Już tak to powinno się mówić, a nie Pesaro. Zastąpiłam wielką gwiazdę na pozycji i na pewno miałam... Nie miałam wątpliwości, co po prostu
Czasami ciężko jest zastąpić kogoś, kto sprawił, że wygrałeś pierwsze mistrzostwo, klub wygrał pierwsze mistrzostwo i każdy ją tak uwielbiał w tym klubie i za chwilę zawsze jesteśmy porównywani, kto gra lepiej, która gra lepiej, czy w tym nowym kolektywie ta się tutaj sprawdzi, a może się nie sprawdzi. I no miałam dużą odpowiedzialność na barkach, na pozycji. Tak mentalnie też chciałam się sprawdzić. Niełatwo mi się docierało z moją przyjmującą Karoliną Costa-Grande, bo ona tam miała tą koronę w klubie jako gwiazda zespołu, pomimo tego, że była tam Sheila, to Karolina jednak była tą gwiazdą w zespole, najbardziej ukochaną i okazało się, że to ona miała największe kompleksy, że utraci status. Bała się tego, tak? Bała się tego, o czym ja się dowiedziałam znacznie później. Docierałyśmy się bardzo długo. To była taka Na czym polegało to współpraca, dosyć trudna. Na czym polegało? No. Na przykład na tym, że potrafiła mnie popchnąć na meczu i powiedzieć, miałaś pojedynczy blok, dostałaś najlepiej przyjętą, w sensie przyjęłam jaką miałam, rozgrywająca wypieściła ci piłkę, dostałaś na pojedynczym bloku i nie skończyłaś. To kiedy będziesz kończyć, jak nie teraz? Przecież miałaś być taka dobra. Ale ona cię lubiła. Nienawidziłyśmy. Ale to mnie stymulowało do tego, żeby coś udowodnić. Żeby jej coś udowodnić. Ja ci pokażę. Tak? A jak ona to robiła agresywnie, potrafiła mnie szturchnąć, popchnąć. No różne były sytuacje. A jak ona nie kończyła na pojedynczym bloku, to ja jej po prostu puszczałam oczko, bo ona też doskonale wiedziała, że ja też zaczęłam zwracać na takie małe. Taka rywalizacja wewnętrzna o to, kto lepszy. Prawda jest taka, że spędziłyśmy ze sobą tam 2 sezony. Później 2 kolejne w Chinach nam się przytrafiło grać ze sobą, w Polsce jeden sezon, kto za kim szedł do tych kolejnych klubów? A teraz jak jesteśmy na sportowej emeryturze obie, to się przyjaźnimy. Poważnie? Tak, i zawsze się widujemy, spędzamy ze sobą mnóstwo czasu. Ale już powiedziałyście sobie, która była lepsza? Nie, bo... Czy na danej pozycji nie można wskazać, która była lepsza. No zawsze była rywalizacja, kto zrobił więcej punktów w meczu, ale to była taka między nami, taka zdrowa. Ale wiesz, o mnie też się mówi, ta jest lepszą siatkarką od tej. To już prawda jest taka, na to, prawda jest taka, że każda z nas miała inną rolę w tym zespole. A ona musiała po prostu wtedy dorosnąć i zrozumieć, że my musimy pchać wózek w jedną stronę, żeby zdobyć drugie mistrzostwo i trzecie mistrzostwo razem. No i jak żeśmy się dotarły, to osiągałyśmy mnóstwo sukcesów. A jak reagował Zé Roberto na to wszystko, co między wami się działo? No bo na pewno o tym wiedział, zdawał sobie z tego sprawę. Widział, słyszał. Prawda jest taka, że trener robi, może nie musi robić czegoś. Ja poszłam z Karoliną raz, dwa do szatni indywidualnie po jakimś meczu, sparingu i żeby nie robić scen przy zespole, bo jak dwie gwiazdy się kłócą, to zespół się niecierpliwie denerwuje, jak my mamy grać, czekają, a one się trą. Tekst. Prawda jest taka, że wystarczyło sobie wyjaśnić pewne kwestie, powiedzieć z ogromnym i należytym szacunkiem, że my mamy tutaj zadanie do wykonania. Jak my dwie nie będziemy w dobrych relacjach, to ten zespół nie da rady, a po to tu jesteśmy, żeby było, więc albo będzie dobrze, albo będzie niedobrze. No po prostu, że albo rozwalimy ten zespół we dwie, albo pociągniemy go do sukcesów i udało się. I udało się. Ale słuchaj, no bo tak jak mówisz, był sukces, bo wygrałyście Mistrzostwo Włoch, Puchar i Super Puchar Włoch i po tym sezonie takim świetnym Zé Roberto opuścił tę drużynę. Dlaczego? Dostał jakąś lepszą propozycję, czy? Wydaje mi się, że wtedy jego obowiązki wysłały go do Brazylii, bo też nie było łatwo prowadzić reprezentację Brazylii w połączeniu z zespołem. I no tak się stało, że nas prowadził wtedy inny trener i nie było Zé. Tak. A potem było Fenerbahce Stambuł. I był Zé. I właśnie chciałem o to powiedzieć. Tak się stało. Właśnie chciałem zasugerować, że ty byłaś w jego takim umownym teamie, nazwijmy. Czy byłaś jego ulubienicą? Czy byłaś taką
zawodniczką, brzydko mówiąc, pierwszym wyborem, kiedy będę sobie tworzyć nowy zespół, to Skowrońska. To trzeba było z Roberto zapytać. No, aczkolwiek ja się nie nigdy... Nie rozmawiałeś z nim nigdy o tym? Aczkolwiek ja się nigdy nie czułam w sposób, w jaki mnie traktował. Nie mówię poza boiskiem, tylko na treningu, na meczach, żebym była jego ulubienicą. Wręcz przeciwnie. Ja miałam wrażenie, że ciągle jestem niewystarczająca. Zawsze można zrobić coś lepiej. Nawet jak kończyłam piłkę atakując, wybierając kierunek po prostej, w małej przestrzeni między antenką a blokiem, to zawsze było, po co zrobiłaś tak? Mogłaś przecież zaatakować po skosie i zrobiłabyś punkt. Zawsze było nieważne i nie było kontentu, że zrobiłam punkt, że statystyka jest dobra, że wygraliśmy, tylko zawsze było rozpracowywanie tego na części pierwsze. My się przyjaźnimy, ale on wylewny nigdy nie był. Wiem od jego żony, że on mnie traktował w jakiś tam sposób jak, może no nie jak swoje dziecko, ale jak jedną ze swoich córek, które są moimi rówieśniczkami, i znając moje podejście, moje nastawienie, moją ambicję i widząc moje możliwości, przez to tak mocno mnie bodźcował, żebym osiągała perfekcję. A często tak jest, że jak ojciec trenuje córkę albo rodzina generalnie, no to te albo mąż, żonę, albo no jak to są jakieś, trudne relacje. To są trudne relacje. I u nas wystąpiły trudne relacje, bo ja też pomimo mojej ogromnej cierpliwości mam jakiś kres wytrzymałości, a ja też w pewnym momencie, jak mówię, jestem doświadczona, robię swoje, no też chciałabym mieć jednak trochę luzu albo spokoju, bo i on potrzebował, jak on jako trener generalnie potrzebuje zawsze mieć tą adrenalinę, zawsze trzymać ten taki rytm i to napięcie, a ja jako zawodniczka czasami potrzebuję spokoju, bo ja wiem, co mam robić. I bywało różnie, ale generalnie no, jednak po kontuzji pojechałam do Brazylii do niego na 2 sezony, no więc właśnie. Wszystko było idealne. Ale do tej Brazylii to za chwilę dojdziemy. Ale w Fenerbahce znowu sezon bardzo dobry, Mistrzostwo Turcji, Super Puchar i klubowe Mistrzostwo Świata. To były te sukcesy, które odniosłaś. I słuchaj, i nagle po takim sezonie ty podejmujesz decyzję, że lecisz do Chin. Szok. No, szok. I tak od razu sobie pomyślałem, czym ty się kierowałaś? Tym, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy, myśląc gdzieś tam o swojej przyszłości, kiedy już zakończysz sportową karierę, że to jest taki moment, kiedy już naprawdę bardzo dużo osiągnęłaś w siatkówce globalnie i warto to wykorzystać? Czy może osoba pani trenerki, Jenny Lang-Ping, sprawiła, że polecę sobie do Chin na te 2 sezony i sobie pogram w siatkówkę? Jak zawsze szczerze. Ja byłam tak zmęczona moją drogą i celami, które sobie narzucałam w klubach, które walczyły o Ligę Mistrzyń. Że jak nie udało mi się zdobyć i triumfować w Lidze Mistrzyń z Fenerbahce po poprzednich 2 sezonach ze Skawolini i wcześniej jeszcze z Nowarą, to ja powiedziałam, że muszę sobie zrobić przerwę od Ligi Europejskiej, bo jak znowu wybiorę klub, który będzie walczył o te puchary i ja znowu oddam siebie i wszystko po prostu poświęcam, żeby tą Ligę Mistrzyń, żeby no, bardzo chciałam mieć to trofeum. To nie ma w tym nic złego, to jest naturalne. No jeden sezon, drugi, trzeci, czwarty i za każdym razem w tym półfinale albo no, zawsze coś mając po prostu no taki statek, który powinien dopłynąć do portu i się nie udawało. Dla mnie, ja musiałam, to był cel zamierzony, żeby wyjechać i trochę tą głowę od tych pucharów europejskich no, przewentylować, bo ja już byłam zmęczona. Ja już no ale co tam w Chinach nie było oczekiwań? No, oczywiście, że były oczekiwania. To, że ja wybrałam Chiny, to nie znaczy, że ja nie zarabiałam pieniędzy w Europie, bo również miałam fajne kontrakty, ale ja po prostu, jak się pojawiła propozycja od Jenny, to powiedziałam super, fajnie, pójdę naprawię, podszkolę się w obronie, bo uważam, że mam spore możliwości, żeby jeszcze po graniu na środku przez wiele sezonów uważam, że mam potencjał i mogę bronić lepiej. Szkoła i treningi chińskie naprawdę sprawiły, że na
tym elemencie czułam się później do końca kariery bardzo pewnie, bo wiedziałam, że nie jedną piłkę potrafię obronić nie jak atakująca, tylko jak rasowa broniąca. Ogromne sukcesy w Chinach. Dla mnie zupełnie inna lekcja życia, szkoły, siatkówki, zupełnie coś innego. W ogóle inny świat. Mało kto wie, że udało nam się wygrać Puchar Azji, bo trzeba było być mistrzem danego kraju. Nam się udało zdobyć mistrzostwo Chin, żeby pojechać na taki lukratywny turniej Puchar Azji, który odbył się w Wietnamie, w warunkach w ogóle, do których nikt nie był przyzwyczajony, bo na malutkiej hali przy 40 ponad stopniach z wentylatorami bez klimatyzacji, ale to była piękna siatkówka, to była piękna azjatycka siatkówka. Ja zostawiłam tam kawał siebie. A miałaś odpoczywać? W Chinach miałam odpoczywać? No tak powiedziałaś, chciałaś wyczyścić głowę, odpocząć mentalnie od tej ligi mistrzów, od tego wszystkiego. Nie od siatkówki, nie od sportu. Wydaje mi się, że taką lekcję sportu, siatkówki, treningów, jaką dostałam w Chinach, nie dostałam nigdzie. I bardzo to cenię. Domyślam się. A słuchaj, tak wracając do osoby pani trener Jenny Langping. No wiadomo, co to za postać, prawda? W galerii sław siatkarskich, pierwsza siatkarka w historii, która zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich jako zawodniczka, a później prowadząc reprezentację jako trenerka. Wcześniej tam wspominaliśmy nazwisko też pani trener, kiedy trafiłaś do Włoch, do swojego pierwszego klubu. Jakbyś tak teraz miała porównywać, no bo miałaś do czynienia z wieloma świetnymi trenerami, mężczyznami, no ale tutaj też mamy wspaniałą trenerkę, kobietę. I jakbyś miała to tak porównać, to z kim ci się łatwiej jakby znajdowało nić porozumienia? Z kim szybciej nadawałaś na tych samych falach? Dobre pytanie, bardzo dobre. Ciężko jest to tak króciutko na nie znaleźć taką najlepszą i trafną odpowiedź. Zdecydowanie większość mężczyzn trenuje nas, kobiety. Oni zawsze mówią, że to jest bardzo trudna praca, bo my się różnimy i wszyscy o tym wiemy, na wszystkich polach, w różnych profesjach, branżach, nie tylko sportowych, że trzeba się, że żeby być trenerem, to trzeba mieć trzeba być też dobrym psychologiem, trzeba dobrze czytać, analizować daną osobę, żeby być dobrym trenerem, nie mówię, bo żeby być trenerem, to papiery może zrobić każdy, prawda? Jakiś kurs, tak. Jest się trenerem, tak? Niełatwo się pracuje pod wodzą kobiety, bo zwłaszcza pod wodzą takiej kobiety, jaką była Langping, jaką jest kobietą, ponieważ ona była na tym najwyższym szczeblu siatkarką, trochę pewnie w innym czasie, w sensie różnica pokoleń, ale ona to wszystko przeżyła. Wiedziała, co to jest zmęczenie, wiedziała, co to jest cykl menstruacyjny, zerwany mięsień, naderwany przyczep bicepsu. Ona z tym wszystkim funkcjonowała, ona to wszystko przerobiła, a jednak trener, jak mężczyzna, nigdy nie jest w ciele kobiety, więc nie zawsze rozumie nas w 100%. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko z kobietą jest trudniej. No ja też jestem tego zdania. Ja uważam, że ja w ogóle podziwiam trenerów, którzy pracują z drużynami żeńskimi. Ja naprawdę podziwiam. Nie wiem, jak oni sobie są w stanie poradzić w tej sytuacji. Ja podziwiam zarówno zawodników, jak i trenerów, a trenerów na wysokim poziomie bardzo, bo to jest ogromny stres, dużo pracy, ogrom pracy. No ale mówię, wracając do Langping, to ona po prostu, ja z perspektywy czasu, no czasami mi się nie chciało śmiać z tego, bo w zależności od tego, z jaką ona miną weszła na halę, to ja wiedziałam, czy trening będzie świetny, czy trening będzie trudny, czy to będzie po prostu lanie. Ona wiedziała, ale ona też jest świetną psycholożką, znając nas kobiety, wiedziała, jak z kim postępować, jak nie postępować. Była świetną trenerką, super kumpelą, dobrą ciocią, fajną przyjaciółką. Ona miała wszystkie cechy. W każdej roli potrafiła się znaleźć. I w świetny sposób, jak kameleon, potrafiła się zmienić. I to było czasami po prostu, czasami wręcz przerażające. No dobrze, Katarzyno. 2 lata pograłaś sobie w Chinach. Już najadłaś się tych wszystkich, spróbowałaś wszystkich smakołyków tej
przebogatej kuchni i stwierdziłaś, również, że teraz ruszasz do Azerbejdżanu, tak? I tam znowu dwa sezony, Rabit Baku, mistrzostwo Azerbejdżanu dwukrotnie, no i z tą Ligą Mistrzów znowu nie wyszło, no bo... znowu ten brąz. No odpoczęłam dwa lata w Chinach, odpoczęłam. Odpoczęła mi głowa od pucharów, to mi się znowu zachciało pucharów europejskich, więc podpisałam umowę z klubem, który naprawdę miał fajny zespół na to, żeby grać o wysokie cele. To były takie lata, kiedy ta siatkówka w Azerbejdżanie stała na bardzo wysokim poziomie. To jest specjalnie stworzona liga, żeby grać w pucharach europejskich, bez jakichś ogromnych, wielkich tradycji, żeby ligowych, tak jak, nie wiem, jest w Polsce, we Włoszech, czy... sztucznie stworzona liga, żeby tam chyba 6 zespołów było, żeby po prostu grać między sobą, dużo nie podróżować, żeby się nie męczyć, żeby się koncentrować na tym, żeby wyjeżdżać na mecze Ligi Mistrzów. No i znowu się nie udało. I znowu trzecie miejsce. Och, wiesz co, może ułatwię nam to zadanie. No nigdy nie wygrałam tej Ligi Mistrzów, ale bardzo się starałam. Ale bardzo się starałaś i te brązowe medale były. Słuchaj, i później w 2015 roku wracasz do Polski. Dlaczego? Co się takiego stało, że postanowiłaś wrócić do ojczyzny, Impel Wrocław? Co sobie pomyślałaś sobie, wracam, żeby zdobyć tytuł mistrzyni Polski, czy to były jakieś inne powody? No ja nigdy nie zdobyłam tego tytułu i trudno, i nigdy tego, nigdy mi się już nie uda. Wróciłam i skoro wróciłam, to chciałam po niego sięgnąć, a wróciłam, bo zespół był fajnie skonstruowany i miałam... Z powodów osobistych bardzo chciałam wrócić do Polski na ten czas. Bardzo tego potrzebowałam i taką decyzję po prostu podjęłam. Miałyście fajną ekipę. Milena Sadurek, Agata Sawicka, Joanna Kaczor. Tam takie nazwiska wymienię. No skończyło się na trzecim miejscu. Czyli ten znowu brązowy medalik taki się nam tam pojawił. Wiesz co, tak spoglądam teraz na jakieś pytanie, bo tutaj cały czas widzę jakieś pytania, a my sobie tutaj przelatujemy przez tę twoją karierę. Ktoś tutaj na przykład pyta, kogo Kasia obstawia jako mistrzynię Polski Tauron Ligi, ŁKS, Developers czy Chemik. Ja tak trochę nie chciałem odczytywać tego pytania, bo wiem, że może tak, może zacznijmy tak. Kiedyś słyszałem taką twoją wypowiedź, że siatkówka jest twoją największą miłością życia. Ale jak tak się zastanowiłem, to pomyślałem, że to jest taka relacja troszeczkę na dystans, jeśli chodzi o tę miłość do siatkówki, no bo ciebie nie ma w siatkówce tak naprawdę. Nie macie w Polsce przez większość czasu, nie macie w siatkówce w sensie, nie jesteś ekspertką, komentatorką, nie wypowiadasz się na temat rozgrywek. No więc nawet bałem się zadać ci takie pytanie, jak ty tam obstawiasz te rozgrywki w tym sezonie, bo nawet nie wiem, czy ty to śledzisz tak naprawdę. Może zajmujesz się zupełnie czymś innym. Bałeś się, a boisz się odpowiedzi? Nie, nie boję się. Żadnej odpowiedzi się nie boję. No jest to moja wielka miłość. Zawsze będzie. Potrzebowałam, mimo że potrzebuję wciąż trochę czasu, żeby sobie uświadomić to, że już w sensie wielka miłość, dla mnie wielka miłość, ale ja nie muszę być przy tej dyscyplinie, żeby móc mówić, że to moja miłość była, poświęciła mi, oddałam mnóstwo czasu, życia, absolutnie nie żałuję, ona wciąż trwa. Oglądam wybiórczo niektóre mecze, te, które mnie interesują. Zwłaszcza Ligę Mistrzów. Czasami jakieś mecze lig zagranicznych. Mniej zdecydowanie, mniej oglądam i śledzę Ligę Polską, bo po prostu nie są to dla mnie ciekawe mecze. Ja wiem, że może niektórych teraz rozczaruję, ale dla mnie nie są to ciekawe mecze. Nie stoją na najwyższym szczeblu, często są nieciekawe. Więc ich nie oglądam, nie śledzę. Skupiam się po prostu na moim życiu po życiu, na tym, co dla mnie najważniejsze. Usłyszałam w twoim głosie trochę taki ton pretensjonalny, że nie ma mnie przy tej siatkówce, nic, nie, w sensie, że nie wiem, nie jestem przy siatkówce. No trenerką nie chciałam być, nie chcę być. A było takie pytanie, to od razu odpowiadasz. Zbyt dużo, wydaje mi się, że zbyt dużo przeżyłam od środka i
w sensie, no nie będąc trenerem, ale widząc, jak to wygląda, jak to życie wygląda. Byłam zawodniczką, na wszystkich kiedyś przychodzi czas. Może kiedyś dorosnę i będę chciała założyć rękawice i podjąć się jakieś próby, aczkolwiek na pewno nie na najwyższym szczeblu, bo... No wiem, że kiedyś wspomniałaś, że z młodzieżą kiedyś, byś chciała troszeczkę popracować. Gdzieś kiedyś komuś coś może doradzić, koordynować gdzieś, ale na pewno nie jako trener, tak stojąc za linią, bo ja nawet nie umiem kibicować, mówiąc szczerze, jak idę na jakiś mecz siatkówki, bo ja po prostu najchętniej usiadłabym za boiskiem, nie gdzieś na środku, nie przy słupku, za boiskiem jak statystyk, usiadła sobie spokojnie i ja od tyłu oglądam mecz i ja rozkładam go na części pierwsze, bo ja nie mam tych takich, oglądamy mecz w telewizji na komputerze i ja oglądam, przeżywam, widzę, zdenerwuję się, stresuję, ale ja nie potrafię go tak przeżywać jak każdy normalny człowiek. Ja od środka już jestem skoncentrowana, ja go oglądam, tak mówię, tym moim zawodowym okiem. Wiesz, ty nigdy nie będziesz reagować tak jak kibic, może dlatego, że po prostu przez wiele lat grałaś. No pewnie, że tak. Kibice, ale większości moi znajomi, moje koleżanki, z którymi czasami idę na mecze, one się tym bawią, one to... One to przeżywają, a ja po prostu siedzę sobie po cichutku. Mówisz o twoich koleżankach z kadry, tak? Niektórzy patrzą się na mnie i się zastanawiają, a podoba ci się ten mecz w ogóle? Mówię, tak, jasne, pewnie, no świetna siatkówka. Nie, nie podoba mi się, bo nie mam jej na boisku. Tylko ją po prostu oglądam i analizuję, co się dzieje. Nie chcę się rozpraszać tym, co się dzieje, jaka gra muzyka, gdzie... Nie chcę tych wszystkich bodźców. Ja mówię, dlatego... Dla mnie najlepiej za boiskiem, oglądać sobie spokojnie i tak tą siatkóweczkę po prostu śledzić, a nie wiem. Słuchaj, czy to są takie moje dobre odczucia, że ty może podczas tej kariery siatkarskiej no, na takim speedzie, na takiej prędkości, z takimi emocjami, na takim poziomie byłaś po prostu przebodźcowana i teraz potrzebujesz zupełnie czegoś innego, właśnie takiego wytchnienia i takiego odpoczynku wewnętrznego, poszukania siebie po zakończeniu kariery? Każdy potrzebuje, każdy sportowiec potrzebuje czasu po zakończeniu kariery, żeby znaleźć na siebie sposób, żeby znaleźć to, co dla niego jest dobre. A ty znalazłaś już taki sposób, czy jeszcze nie? Czy to jeszcze trwa? Znalazłam sposób na 3 lata z fundacją, ale z powodów osobistych zrezygnowałem i z perspektywy czasu uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Ja potrzebowałam bardzo dużo czasu, żeby w ogóle ja zawiesiłam wszystko, co było możliwe, jakąkolwiek aktywność fizyczną. Nie chodziłam na siłownię, nie robiłam nic ze sobą. W sensie nie... Ja owszem, byłam zmęczona. Zwłaszcza po tym, jak doznałam tak ciężkiej kontuzji, potem wróciłam po niej, myśląc, że już nigdy nie zagram w siatkówkę. Ja musiałam wykonać podwójną pracę, żeby wrócić na ten swój poziom. Więc jak grałam ten swój ostatni sezon w Brazylii, to ja już jak on się rozpoczął, to ja wiedziałam, że to będzie ostatni, więc chciałam go zagrać jak najlepiej. No i zagrałam. Ale to ja tylko ja wiedziałam, że ja już więcej nie zagram w siatkówkę, więc jak się zbliżały play-offy, jak się zbliżały ostatnie mecze, to mi było strasznie ciężko, bo jestem przekonana, że ja bym mogła jeszcze, nie wiem, do zeszłego roku grać i być, grać sobie na dobrym poziomie, może nie na najwyższym, bo nie możemy uszukać czasu PESEL-u. Ale z tego, co wiem, to ty nie masz problemu z rozmową na temat PESEL-u nie. swojego. Ja siebie lubię i akceptuję, co powiedziałam wcześniej. Myślę, że im jestem starsza, tym lubię siebie bardziej, więc to też jest fajne, ale nie wiem, tak. Ja potrzebowałam, miałam trudny czas w swoim życiu, nie tylko sportowo, ale też osobiście. Potrzebowałam nie być, w sensie nie być przy siatkówce, nie robić nic. I kto wie, może w najbliższej mojej przyszłości no, mam jakieś swoje małe projekty i może gdzieś coś zacznę próbować przy siatkówce. Ale jeszcze nie chcę mówić co i gdzie. Jasne. Doskonale Cię rozumiem. I chciałem Cię zapytać, co Ty tak sobie chciałaś udowodnić po tym, jak wracałaś po tej bardzo ciężkiej kontuzji, którą przeżyłaś?
No to taki uraz, po którym często się nie wraca już do sportu po prostu, tak? I w danym wieku, tak, prawda? Tak, tak. Musiałaś, nie oszukujmy się, ja już byłam bardzo doświadczona. Więzadła krzyżowe zerwane, no to, mhm. to jest oj, no bardzo poważna sprawa. I wiem, że bardzo ciężko pracowałaś. Kosztowało cię to pewno, no, bardzo dużego wysiłku, pracy i tak dalej, i tak dalej. I sobie wybrałaś takie miejsce, że wrócisz, zaraz powiesz może, co chciałaś jeszcze sobie czy komuś udowodnić, ale że to wszystko się odbędzie właśnie w Brazylii. Dlaczego tam? Wiele czynników miał na to wpływ. No mówię, ja byłam przekonana, że ja już nie wrócę do siatkówki, jak upadłam w lidze włoskiej na meczu pod siatką, bo wiedziałam, ile mam lat. To się stało w Bergamo, wiedziałam, tak? Jaki mam przebieg. Wiedziałam, ile mam lat i że taka poważna kontuzja przy, mówię, no to ciężka sprawa, trudna. No i owszem, nie było mi łatwo wrócić, ponieważ moja budowa ciała, moje mięśnie, no nie chciały się odbudować, nie były na tyle silne, żebym mogła czuć się bezpiecznie, żeby z powrotem zacząć skakać i funkcjonować tak, jak funkcjonowałam, zanim mi się to stało. Z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że nie spotkała mnie taka kontuzja wcześniej i miałam, dzięki temu mogę też powiedzieć, że miałam mnóstwo szczęścia, bo ja tak naprawdę ostatnie dwa sezony, pomimo pełni zdrowia, grałam na jednej nodze, na półtorej, bo zawsze gdzieś jest tak, że ten organizm próbuje się ochronić, prawda? Podświadomie. Podświadomie, w ogóle nie jesteśmy tego świadomi. Ja miałam ogromny problem właśnie z siłą mięśniową w nodze, chrząstka przez to nie do końca odciążona. No dużo było kwestii, nad którymi musiałam pracować, żeby wrócić do takiej formy, żeby brać na siebie takie obciążenia, jakie przyzwyczajona byłam brać jako atakująca w zespole, to bardzo dużo czasu, Boże, ile motywacji, samozaparcia, bólu. No, to był dla mnie egzamin z życia. I jestem z siebie sama dumna. To też fajnie takie określenie wyrazić na głos, że mi się udało. Pojechałam do innej ligi, zupełnie mi nieznanej. Zobaczyłam jeszcze tą ligę, w której zawsze marzyłam, żeby zagrać. Pierwszą polską siatkarką tak naprawdę, która trafiła do Brazylii. Tak samo w Chinach. Przecierałam szlaki. Zawsze pierwsza. Pierwsza na boisku, pierwsza w liczbie zdobywanych punktów, rekordy Grand Prix, 41 punktów. Ale i tak dla dalej. Mnie to było coś pięknego. Mówię, coś pięknego, bo ja mogłam poznać nowy kraj. Od kuchni, nie tylko sportowej, ale tej prawdziwej, no i trochę języka gdzieś w każdym miejscu, mentalność, kultury. No i ta Brazylia po prostu była dla mnie takim spełnieniem marzeń. Kiedyś jeszcze mówiłam, że może nie dla tych kontraktów, pieniążków, ale Japonia by była bardzo ciekawą ścieżką, której już nie wybrałam, bo poskończyłam tą karierę. No ale mówię, nie można mieć wszystkiego. Ja naprawdę jestem bardzo spełnionym byłem sportowcem. Ale wiesz, jak to by było w Japonii? Byś dostawała z 50 piłek w meczu do skończenia, tak jak bardzo Szkurek. Ale podobnie było, tak? Podobnie, bo zawsze jest tak, że... Niech kończy. No po to tam przyszła. Nie? Niech kończy, niech kończy. Czy to jest tak, że to, że po wyleczonej kontuzji jeszcze tam zdecydowałaś się na grę przez dwa sezony w Brazylii, to była taka chęć, żeby zakończyć jakby karierę na własnych warunkach, żeby to nie było tak, że z powodów zdrowotnych już koniec. Bywa i tak. No bywa, oczywiście. Bardzo często bywa i tak. No i pewno nie jedna dziewczyna by, będąc w twojej sytuacji, tak podejrzewam, z takim urazem i, przepraszam, w takim wieku, pewno by powiedziała, koniec, nie ma sensu się szarpać, tak? Będę, nie wiem, no nie będę na wózku inwalidzkim, ale może, kurczę, będę miała taki uszczerbek na zdrowiu, że mając niespełna 40 lat, będę miała spore ograniczenia, nie warto ryzykować. I jestem przekonana, mam świadomość, że jest dużo takich sportowców, którzy odeszli poprzez kontuzję, no nie mieli dobrych... No, nie mieli dużo szczęścia, bo mówię, to jest taka eksploatacja na pewnym poziomie, taki wysiłek i takie jednostki treningowe, że nie można się oszukiwać. No, ja się bardzo cieszę, że ja zrobiłam to na swoich warunkach,
jakbym musiała się pogodzić z tym, że już nie wrócę pomimo rehabilitacji, która mnie przywróciła do sprawności w życiu normalnym, codziennym, to bym się z tym musiała pogodzić, bo nie miałabym wyjścia. Ale jak tylko zaczynałam się czuć lepiej, moja bardzo ciężka praca zaczęła mi przynosić rezultaty, no to powiesił mi ktoś marchewkę. Nacisnął tam, gdzie wiedział, że jeszcze jest pole, które, znając mnie doskonale, mówimy o z Roberto, wiedział doskonale, jak ja bardzo kocham tą dyscyplinę i że ja jeszcze mam możliwość. Umówiliśmy się, nawet nie podpisując umowy, że jak ja się poczuję, że jestem sobą na swoim poziomie, to on mnie wpuści na boisko. Aha. Ale dopóki ja nie będę sobą i on mnie nie wpuści, żebym w sensie, jak ja nie będę tą Kasią, tą, którą byłam w Bergamo, na dobrym poziomie, nie będę robić punktów, jak będę miała jakąś blokadę, barierę, to on mnie nie będzie zmuszał, w sensie... Nie będziemy, ale pewno się ciągnąć. Nie spodziewał, że natrzaskasz tych punktów najwięcej w ogóle w Superlidze. To takie super naprawdę zakończenie. Takie podziękowanie od siebie, jak bardzo mi pomógł w najtrudniejszym momencie mojej kariery, to mu się odwdzięczyło w najlepszy sposób z możliwych. Tak, chyba lepiej nie mogłaś, to prawda. Słuchaj, w jednym z wywiadów słyszałem, że powiedziałeś, że siatkówka więcej ci dała niż zabrała. Co ci takiego najpiękniejszego dała siatkówka? Gdybyś miała wybrać jedną rzecz, to co to będzie? Jedną, jedyną? Spełnienie. Dzięki niej czuję się spełniona. Ale mam jeszcze wiele przed sobą. Nie mówię, że całkowicie w życiu. No mówimy o siatkówce w sensie zawodniczym, tak? A możesz powiedzieć, co ci zabrała? Rodzinę. Czas z nimi, który można nadrobić. Zawsze jest czas. Nigdy nie jest zbyt późno. Ale... Starasz się teraz ten Ale czas życie nadrabiać? Jest krótkie i te chwile szybko uciekają. A starasz się nadrabiać ten Oczywiście, czas? Oczywiście, że tak. Tak. I dlatego jak przychodzi okres świąteczny, to spotykam cię gdzieś tam na Ursynowie na zakupach z najbliższymi. Tak się trafia, tak? Tak się trafia. Nie, dla mnie rodzina zawsze była bardzo ważna i no, profesjonalny sport nie prowadzi nas do pełni zdrowia, ani wymaga dużo poświęcenia i ja będąc, wybierając taką ścieżkę egoistycznie, bo to ja chciałam osiągnąć sukcesy, to ja wyjeżdżałam, to ja podpisywałam kontrakt, byłam świadoma tego, jak wygląda sytuacja. Absolutnie nikt nie ma do mnie pretensji, to ja odczuwam ten niedosyt, że było mnie tak mało, że dzieci moich braci urosły tak szybko, a ja tak mało. A ciocia Kasia nie za często bywała. Dokładnie. Albo, że mówię, tęsknota rodziców, rozpad małżeństwa też w jakiś sposób. No, bardzo dużo czynników miało na to wpływ, bo... Życie. A teraz życie sobie układasz tak bardziej we Włoszech? Jak przecież, żeby cię tutaj zaprosić Zdradzasz na to dzisiejsze mnie. Spotkanie, to oj, musiałem się nadzwonić do ciebie i na SMS-ować, ale w końcu ten czas świąteczny przyszedł i dlatego bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas w tym takim momencie, kiedy naprawdę nie masz zapewne wiele chwil dla najbliższych, to jednak znalazłaś dla nas czas i tutaj wielkie słowa podziękowania dla ciebie, ale to co, ta słoneczna Italia, to jest takie twoje miejsce na życie, czy jednak gdzieś tam Polska pojawi się na horyzoncie w takim większym wymiarze za jakiś czas? Ile jak to czujesz? Kilka pytań mi zadałeś po drodze, w ogóle cierpliwość popłaca, tak gaduła jesteś bardzo cierpliwy, także ja też bardzo dziękuję za wyrozumiałość, bo niełatwo, wiem, mam świadomość, nie było mnie długo, wróciłam na chwilę. Dalej planuję wyjechać i wrócić tam, gdzie słońce jest ciepłe. No zasłużyłaś na to. Ciężko pracowałaś. Owszem, tam jest mi dobrze, więc jak tylko mam taką możliwość, to jestem w miejscu, w którym jest mi dobrze, jest ciepło, kuchnia jest pyszna. Ja nie mówię, że u nas nie jest, tylko że po prostu na tą chwilę tam się czuję znacznie lepiej. Stawiam na siebie. Bo uważam, że żeby innych uszczęśliwiać, to my sami musimy być w pełni szczęśliwi, więc takie są moje cele na ten rok i zobaczymy, co tam, jak dalej to się rozwinie i jak to będzie wyglądało. Znalazłam czas, bo chciałam, bo uważam, że czasami takie programy są
Mówię, mi jest bardzo miło, że wciąż ktoś o mnie pamięta, że słuchaj, wciąż są ludzie, którzy chcą posłuchać. Regularnie zawsze pisano tutaj przy programie Jesteś Legendą Katarzyna Skowrońska, Katarzyna Skowrońska. Ja myślę, że to nie jest tak, że my ciężko pracujemy na nasz dorobek, na naszą karierę, ale te chwile i te fantastyczne emocje, które dostarczali nam kibice, one też są dla mnie niezapomniane, bo ja tutaj miałam wyszczególniać rozgrywających, trenerów, sytuacje, ale kibice dali mi też ogromnie dużo szczęścia, bo to było takie dopełnienie w jakiś tam sposób, a nie ukrywajmy, no nasi kibice zawsze byli super. Tak, to prawda. Kasiu, zerkniemy jeszcze na jakieś 2-3 pytanka, bo później nasi widzowie mi tego nie darują, że nie wykorzystałem tego. Zaraz. To już było. Jaki czas pani wspomina lepiej, klubowy czy reprezentacyjny na przykład? Tego się nie da porównać, ponieważ klub się rządzi swoimi prawami, a reprezentacja swoimi. Ja uważam, że jedno i drugie w pakiecie jest takim super uzupełnieniem i dzięki temu czujemy się kompletni. I jedno, drugie, dzięki grze w reprezentacji mamy może lepsze czasami kontrakty w klubie, albo dzięki świetnej grze w klubie mamy powołanie do reprezentacji, bo tam pokazujemy przez większą ilość czasu, jakimi jesteśmy, w jakiej jesteśmy dyspozycji, w jakim jesteśmy zdrowiu. I ja nie umiem tego porównać, bo to się dzieli. To nie jest płynne. To są zupełnie dwie inne bajki, może tak powiedzieć. Można. W klubie, w lidze, w jakimś kraju to się skupia właśnie na jednym podwórku plus Puchary Europejskie, a reprezentacja to są zawsze mecze międzynarodowe, wyjazdy, podróże, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Grand Prix. No tego było mnóstwo, ale to jest cudowne, barwne i fantastyczne wspomnienie dla mnie dzisiaj. Tu widzę jeszcze takie fajne pytanko. W którym kraju grało się i żyło najlepiej? No bo były Włochy, była Turcja, były Chiny, był Azerbejdżan. Nie było tej Japonii, o której marzyłaś? No nie, bo ja przez wzgląd na kulturę bardzo chciałam tam pojechać. No i siatkówka też jest fajna. No tak, tak. Które? Pewno. Włochy i Brazylia. Włochy i Brazylia. Jedna. Ciężko jest, tu nie mogę powiedzieć nic złego na Turcję, bo tam też było fajnie, ale jak mam wybrać i mogę dwa, to Włochy i Brazylia. Dobrze. Co tu jeszcze piszecie? I co teraz porabiasz? No to już Kasia opowiedziała, co teraz porabia. Ktoś tam, pamiętam, że nawiązywał kiedyś do jakichś tam przegranych kwalifikacji olimpijskich w hale, pamiętasz? Nie. O matko, co tam się działo? Ale to nie wracamy już nie do tego. Nie da się. Jakie są najważniejsze wartości dla pani w sporcie, jak i w życiu? No właśnie. Dobre pytanko. Bardzo dobre. Do Don. Don Mateo. Najważniejsze wartości. No, w sporcie i w życiu. Takie, żeby było tu i tu. Tak. Żeby być dobrym człowiekiem i każdego dnia, jak patrzymy się w lustro, żeby wiedzieć, że zrobiło się wszystko, co się zaplanowało, o czym się marzyło, a czasami nawet jak nie wyjdzie, to żeby i tak nie mieć do siebie pretensji. Po prostu to musi być zrównoważone, ale dla mnie najważniejsze jest, jak się budzę albo idę spać, żeby wiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem, bo jak jesteś, nie krzywdzimy innych, bo jak mamy taką wartość, to będziemy, w sensie, wiadomo, mogę powiedzieć, uparta, zdeterminowana, no to jest oczywiste, ale trzeba być też dobrym, bo dobro zawsze do nas wróci. Dobra Katarzyno, ja ci bardzo dziękuję za tę wizytę, za rozmowę. Dobrze. Życzę ci, żeby dobrze ci tam świeciło słońce, gdzie na co dzień spędzasz czas. Spędzaj też dobry czas z najbliższymi, z rodziną. I mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Ślicznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Katarzyna Skowrońska była waszym i moim gościem.
I should let go.